Mamy teraz wzory skróconego mnożenia. No i pierwszy wzór, którym będziemy się zajmowali, to kwadrat sumy. Jak sama nazwa wskazuje, mamy tam suma, tak, takie mamy słowo, no to suma powinna nam się kojarzyć z dodawaniem. Czyli ten wzór wygląda w ten sposób, że dodajemy do siebie dwa wyrazy, no i bierzemy to sobie w nawias i podnosimy do potęgi drugiej. No i ten wzór po rozpisaniu wygląda w ten sposób. No dobra, ale ktoś z Was zapyta, no halo, halo, dlaczego akurat to wygląda w ten sposób, a nie ma tutaj na przykład 5AB? Czy jest jakieś uzasadnienie? No pewnie, że jest, no bo zwróćcie uwagę, że gdybyście mieli na przykład 3 podnieść do potęgi drugiej, no to oznacza, że trójkę mnożymy przez siebie dwa razy. Czyli policzylibyście to w ten sposób. To będzie 3 razy 3, czyli 9. Czyli 3 do kwadratu da nam 9, a więc tu możemy zrobić dokładnie tak samo. Czyli możemy to zapisać w ten sposób, że a plus b razy a plus b. No i teraz wykonamy sobie to mnożenie. Czyli tak, najpierw przez a pomnożymy cały ten nawias. No to mamy tak, a razy a to a kwadrat, a razy b to będzie ab, teraz przez b, b razy a to będzie ba, no ale pamiętamy o kolejności alfabetycznej, czyli zapiszemy to jako ab, no i b razy b to będzie b kwadrat. No i teraz redukujemy wyrazy podobne, czyli mamy a kwadrat, ab, dodać ab to będzie 2ab i dodać b kwadrat. No i zwróćcie uwagę, że otrzymaliśmy ten wzór, który mamy tutaj. Czyli generalnie wzory skróconego mnożenia pozwalają nam troszkę skrócić liczenie, tak? Że nie musicie tego rozpisywać w ten sposób, tylko od razu tutaj macie podany wynik. No dobra, no to na początek ten pierwszy przykład. Mamy x plus 2 do kwadratu, czyli w naszym przypadku a to będzie x, a b to będzie 2. No i patrzymy na wzór. Mamy a do potęgi drugiej, czyli x do kwadratu, dodać 2ab, czyli tutaj mamy mnożenie, to będzie 2 razy a, czyli razy x, razy b, czyli razy 2, dodać b do potęgi drugiej, czyli 2 do kwadratu. Tutaj już x kwadrat można przepisać. Tu mamy mnożenie, czyli 2 razy 2 to 4, razy x to będzie 4x. No i mamy dodać 2 do kwadratu, czyli 4. No już to sobie obliczyliście. Gdybyście chcieli sprawdzić, możecie oczywiście policzyć to także tym sposobem. No i po redukcji wyrazów podobnych otrzymacie to, co znajduje się tutaj. No dobra, lecimy dalej. Tu też mamy ten sam wzór, to też jest kwadrat sumy. Nasze a, to uwaga, będzie 2x, tak? To będzie cały jeden wyraz, a b będzie równe 3. No to patrzymy. Mamy a kwadrat, czyli 2x do kwadratu. No i tutaj uwaga, koniecznie musicie zapisać ten nawias, bo jest różnica między takim zapisem, a między takim zapisem. Ten zapis oznacza, że do potęgi drugiej podnosicie tylko x, a ten zapis oznacza, że podnosicie do kwadratu i dwójkę i x, czyli to będzie nasz zapis poprawny, bo a jest równe nie x, tylko 2x. Więc jeżeli macie nie tylko literę jedną, tylko więcej liter albo jeszcze liczbę, to pamiętajcie o nawiasie. Dodać 2 razy a, czyli 2 razy 2x, razy b, czyli razy 3 i dodać b do kwadratu, czyli 3 kwadrat. Tak jak mówiłam, gdy mamy nawias, podnosimy i liczbę, i literkę do odpowiedniej potęgi, czyli 2 do kwadratu to 4, x do kwadratu to x kwadrat. Teraz tu mamy dodawanie na pewno i liczby przez siebie mnożymy. 2 razy 2 to 4, razy 3 12 i dopisujemy x, a tu mamy dodać 9. No to lecimy dalej, mamy podobny przypadek, czyli tak, nasze a to będzie 3x, b to będzie 6y. Mamy a kwadrat, czyli 3x do kwadratu, dodać
2 razy 3x razy 6y i dodać 6y do kwadratu. Tu też pamiętajcie o nawiasie. No to podnosimy. Tu będzie 9x kwadrat. Teraz mnożymy liczby. 2 razy 3 to 6. 6 razy 6 to 36. I litery zapisujemy w kolejności alfabetycznej, czyli x razy y to będzie xy. No i tutaj podnosimy 6y do kwadratu, czyli otrzymamy 36y kwadrat. Teraz mamy pierwiastki. No to będzie a, to będzie b. Mamy pierwiastek z 5 do kwadratu, dodać 2 razy pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 2, razy, tak, oczywiście pierwiastek z 2, dodać pierwiastek z 2 do kwadratu. Pierwiastek z 5 do kwadratu to będzie pierwiastek z 25, czyli 5. Ewentualnie możecie skorzystać z takiego twierdzenia, że gdy macie pierwiastek b stopnia i podniesiecie go do potęgi b, no to wynik to będzie liczba ta, która jest pod pierwiastkiem. Czyli na przykład pierwiastek z 3 piątego stopnia do potęgi piątej na pewno będzie równy 3. Nie musicie tego w ogóle liczyć, tak? To można policzyć w pamięci, może w ten sposób. Nie trzeba tego rozpisywać. Czyli tutaj mamy pierwiastek drugiego stopnia podniesiony do kwadratu, czyli to będzie po prostu równe 5. Teraz tu mnożymy, czyli mamy tak, tylko dwójkę, jeżeli chodzi o liczby, a tu mamy pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 2, czyli pierwiastek z 10, czyli mamy dwa pierwiastki z 10, no i pierwiastek z 2 do kwadratu, tu mamy dwójkę, tu też mamy dwójkę, czyli to będzie równe 2. No i tutaj można zredukować wyrazy podobne. 5 plus 2 to 7, dodać dwa pierwiastki z 10. No i to już będzie wynik. Lecimy dalej, czyli nasze A będzie równe pierwiastek z 3, a B to pierwiastek z 6. Mamy A kwadrat, dodać 2 razy A i razy B, dodać B kwadrat. Pierwiastek z 3 do kwadratu, tu dwójka, to będzie 3, dodać 2 pierwiastki z 3 razy 6, czyli z 18 i dodać pierwiastek 6 do kwadratu, to będzie 6. Redukujemy wyrazy podobne, czyli 3 plus 6 to 9, dodać, no i teraz tutaj uwaga, pierwiastek z 18, może sobie to rozpiszmy. 18 można rozpisać jako 9 razy 2. Następnie można z jednej z tych liczb wyłączyć pierwiastek, bo pierwiastek z 9 to 3, a wtedy dwójka pod pierwiastkiem zostaje. Czyli pierwiastek z 18 to 3 pierwiastki z 2. Czyli w miejsce tego pierwiastka z 18 można podstawić taki wynik. Pamiętajcie, że tu mamy jeszcze dwójkę, czyli 2 razy 3 pierwiastki z 2 to 6 pierwiastków z 2. No i jeżeli to nie jest dla Was jasne, to Was zapraszam do działu pierwiastki. Tam to wyłączanie czynnika przed pierwiastek było dokładnie wyjaśnione. Mamy przykład kolejny. W tym przypadku nasze A to 2 pierwiastki z 7, a B to 3 pierwiastki z 5. Korzystamy z tego samego wzoru, czyli mamy tak, 2 pierwiastki z 7 do kwadratu, dodać 2 razy A, czyli 2 razy 2 pierwiastki z 7, razy B, czyli razy 3 pierwiastki z 5 i dodać 3 pierwiastki z 5 do kwadratu. No tutaj troszkę będzie więcej liczenia. No to podnosimy do kwadratu całą tą liczbę, czyli i dwójkę i pierwiastek. 2 do kwadratu to 4 razy pierwiastek 7 do kwadratu to 7, a 4 razy 7 to 28. Na pewno mamy tutaj plus. No i teraz mnożymy najpierw liczby. 2 razy 2 razy 3, czyli to będzie 4 razy 3, 12. No i pierwiastki przez siebie, czyli pierwiastek z 7 razy pierwiastek z 5 to pierwiastek z 35.
No i tu także podnosimy cały ten nawias do kwadratu, czyli 3 do kwadratu to 9, pierwiastek z 5 do kwadratu to 5, a 9 razy 5 to będzie 45. Redukujemy wyrazy podobne, o tutaj może nam się to zmieści, czyli 28 plus 45 to będzie 60, 73, dodać 12 pierwiastków z 35. No i to będzie wynik, z tym już nic więcej nie zrobimy. No to lecimy dalej. Mamy podnieść coś takiego do potęgi drugiej. Może to sobie jeszcze przewińmy, bo tutaj troszkę będzie więcej roboty. No dobra. Czyli to będzie nasze a to będzie b. No to uważajmy, jak podstawiamy. Mamy tak, 2x kwadrat y do piątej do kwadratu, dodać 2 razy 2x kwadrat y do piątej razy 3, tak, bo tu mamy 2 razy a razy b i dodać 3 do kwadratu. To sobie odgrodzimy. Dobra. No to tak, podnosimy znowu cały nawias do potęgi drugiej, czyli 2 do kwadratu to 4, x kwadrat do kwadratu to będzie x do czwartej, y do piątej do kwadratu to będzie y do potęgi dziesiątej. Tutaj przypominam, że to będzie wzór na potęgowanie potęgi. Gdy macie a do potęgi b i tu jeszcze macie c, to wykładniki przez siebie mnożymy. Czyli tu będzie a do potęgi b razy c. Stąd mamy x do potęgi 2 razy 2, 4, y do potęgi 5 razy 2, czyli 10. Dobra, teraz dodajemy najpierw liczby 2 razy 2 razy 3, czyli 2 razy 2 to 4, 4 razy 3, 12. I teraz mamy literki, tak? Czyli tutaj w sumie te literki wystarczy przepisać, czyli x kwadrat y do piątej, no i dodać 9. No i to będzie nasz wynik, z tym nic więcej nie zrobimy. Teraz rozwiążmy ten przykład. No może nie będę go przepisywała, bo spokojnie tutaj możemy pisać dalej, tak? Załóżmy, że tutaj tej kreski nie ma. Czyli to będzie nasze a. Jak brzydko mi się narysowało, to będzie b. Czyli mamy tak, a kwadrat, czyli 3x do trzeciej y do kwadratu, dodać 2 razy a razy b, czyli 2 razy 3x do trzeciej y, razy 5x do dziesiątej, y do siódmej i dodać b kwadrat, czyli 5x do dziesiątej, y do siódmej do potęgi drugiej. Jeżeli chodzi o to pierwsze potęgowanie, no to my już wiemy, z czego korzystamy, czyli tutaj te wykładniki potęg będziemy mnożyli. Mamy 3 do kwadratu 9x do potęgi 3 razy 2, 6. Tutaj nie ma zapisanego wykładnika, czyli wiadomo, że stoi jedynka, czyli mamy y do potęgi 1 razy 2 to 2. Dodać. Najpierw liczby. 2 razy 3 to 6, 6 razy 5 to 30. No i tutaj uwaga, bo teraz mnożymy przez siebie litery, czyli mamy taki zapis. X do trzeciej, y do pierwszej, razy x do dziesiątej, y do siódmej. I to nie jest absolutnie ten wzór. Tu musimy wykorzystać wzór na mnożenie potęg o tych samych podstawach. Bo gdybyśmy to chcieli bardziej rozpisać, to najpierw mnożymy przez siebie x. Czyli mamy x do trzeciej razy x do dziesiątej, jeszcze potem razy y do pierwszej i razy y do siódmej. A w takim przypadku wykładniki do siebie dodajemy. Czyli mamy x do potęgi 3 plus 10, 13, a tu będzie y do potęgi 1 plus 7, czyli do potęgi 8. Czyli mamy x do 13, y do 8. No i dodać, tu mamy b kwadrat. 5 do kwadratu to 25, wykładniki mnożymy. 10 razy 2 to 20, y do potęgi 7 razy 2 do potęgi 14. Na wszelki wypadek, bo to się wielu osobom myli, zróbmy jeszcze dwa takie przykłady, może już nie wykorzystując wzory skróconego mnożenia. Gdy mamy 2x do piątej do kwadratu, to jest ten wzór, czyli mnożymy przez siebie wykładniki, czyli to będzie 4x
do potęgi 5 razy 2, czyli do potęgi 10. Jeżeli natomiast macie taką sytuację, że macie wykonać takie działanie 2x do potęgi 5 razy 3x do potęgi, niech to będzie 4 na przykład, to wtedy mnożycie przez siebie liczby, czyli 2 razy 3 to 6 i w wykładniku będzie suma tych dwóch wykładników, czyli 5 dodać 4 to będzie 9. No i o tych różnicach tutaj musicie pamiętać.